Szerekere, serekene, bere, shiri, koro, ore, serekere, bere, shiri. Ja wzywam Twojego imienia, Jezus. Ja wzywam Twojego imienia, Jezus, na tym miejscu. Ja modlę się teraz. Ja modlę się o ten czas. Ja modlę się o ten czas. Modlę się o te poselstwa, które są tutaj uwalniane. Ja modlę się o to, ażeby ludzie spotykali się w tym miejscu z Tobą. Ażeby ci, którzy mają otwarte serca, ażeby ci, którzy pragną Ciebie poznać, Jezus, spotykali się w tym miejscu z Tobą. Ażeby to były spotkania sercem do serca. Ażeby to były spotkania, których oni nigdy nie zapomną. Pociągnij ich do siebie, Boże. Pociągnij ich do siebie, jak pociągnąłeś mnie. Ja modlę się o to, ażeby te słowo, które jest tu uwalniane, trafiało do ich serc. Modlę się o otwarte uszy. Modlę się o otwarte oczy. Niech oni o tym rozmyślają, co usłyszą. Niech to nie daje im spać. Niech to plądruje ich umysły. Niech rozumieją, że jest to prawda, taka sama jak ta, którą Ty uwalniałeś, gdy chodziłeś po tej ziemi, Jezus. Ja wzywam Twojego imienia na tym miejscu. Ja wzywam Twojego imienia. Ja mówię, że przybliżyło się Królestwo. Przybliżyło się Królestwo. Ja modlę się, ażeby ludzie rozpoznawali to. Modlę się o znaki i cuda na tym miejscu. Modlę się o uzdrowienia. Niech ludzie odzyskują słuch. Niech oni odzyskują wzrok. Niech chromi zaczynają chodzić. Niech ci, którzy są związani przez człowieka, czy przez cokolwiek w ich życiu, odejdą stąd wolni. Niech ci, którzy są zniewoleni przez nałogi, niech wyjdą wolni. Niech ogłoszą swoje zwycięstwo, bo wykonało się na krzyżu, bo umarłeś za nich, Jezu. Niech oni tego doświadczą. Ja się modlę, żeby poznali Cię na tym miejscu jako Boga mocy, jako Boga mocy, jako tego, który umarł za nich na krzyżu, ale grób jest pusty i zmartwychwstał. Niech idzie zmartwychwstanie do ich życia. Niech się spotykają z Tobą, Boże. Ja się modlę o spotkania, o indywidualne spotkania z Tobą, sercem do serca. Niech płynie życie z tego miejsca. Niech płynie do nich życie. Niech mają zwycięstwo. Niech widzą to, że śmierć jest pokonana. Ja w imieniu Jezusa mówię, że śmierć jest pokonana. Do każdego miejsca śmierci w życiu każdego człowieka. Wykonało się na krzyżu. Wykonało się na krzyżu. Ja teraz ogłaszam, że w tym miejscu wykonało się każde uzdrowienie, każde uwolnienie do każdego, który chce. Do każdego, który chce. Modlę się o synów pokoju. Modlę się o synów pokoju na tym miejscu. O tych, którzy Ciebie szukają prawdziwie. Niech oni podchodzą. Niech przychodzą do nas odważnie. Albo niech wołają z głębi serca do Ciebie. Modlę się o indywidualne ich spotkania. O spotkania z Tobą, żeby ludzie rozpoznawali, że teraz przed nimi położone jest błogosławieństwo i przekleństwo. Że teraz mogą dokonać wyboru. Mogą wybrać życie albo żyć. Mogą wybrać życie, żeby żyć. Ja przeklinam jakiekolwiek związanie, które stoi na przeszkodzie dla ludzi, ażeby oni spotkali się z Tobą. Ja w imieniu Jezusa uderzam w każdą religię. W każdą religię, która stoi na przeszkodzie teraz, ażeby ludzie spotkali się z Tobą. Ja przeklinam Ciebie, diable. Przypominam Ci, co się wykonało na krzyżu Golgoty. Przypominam Ci, że jesteś pokonany. Przypominam Ci, że masz ranę. Przypominam Ci, że Jezus Cię pokonał, że śmierć jest pokonana, że każda choroba jest pokonana, że każde zniewolenie, że każde związanie jest pokonane, że Ty nie masz mocy. Przypominam Ci, że na imię Jezus każde kolano na niebie i na ziemi się zgina. Ja wzywam Twojego imienia, Jezus. Ja wzywam teraz Twoich aniołów na tym miejscu. Niech szerzy się Królestwo. Dotykajcie ludzi. Niech ludzie nie zapominają tego, co usłyszą. Niech to rośnie w ich sercach. Niech to rośnie w ich umysłach. Modlę się o ten czas. Modlę się o spotkania ludzi z Tobą. Wzywam Twojego imienia, Jezus. Tylko Ty jesteś Bogiem. Nie ma innego. Niech ludzie to rozpoznają. Niech ta prawda plądruje ich serca. Przyjaciele, ja nazywam się Julita Korgol. Spotkałam się realnie z Jezusem. Dla każdego z Was jest to możliwe, choć bardzo dziwnie dla Was to w tej chwili brzmi. Kiedyś tak jak Wy, moja głowa była zaprzątnięta tylko tym, co mogę zrobić sama, ażeby
żyło mi się lepiej, co mogę osiągnąć, ażeby być szczęśliwa, ale im więcej wydawało mi się, że mogę osiągnąć, tym wcale nie byłam szczęśliwsza. Skończyłam studia prawnicze tutaj w Warszawie. Później zaczęłam pracować, skończyłam drugie studia podyplomowe. Jestem dobrze wykształconą osobą. Tak mi się wydawało, że jak tak będzie, to będę szczęśliwa i będę miała dużo pieniędzy, bo to przecież też daje szczęście. Tak cały czas mówi ten świat. Wyszłam później za mąż, urodziłam dwoje dzieci, bo szybko się okazało, że jednak pieniążki to nie wszystko, że wcale się nie jest takim szczęśliwym. Pomyślałam, może mi brakuje jeszcze pełnej rodziny. Ale okazało się, że też nie jest to to. I choć już miałam męża, który bardzo dobrze zarabiał, był partnerem w kancelarii, zatrudniali 200 osób. Choć miałam dwoje dzieci, piękny dom, męża, który mnie kochał, nowe samochody, wyjeżdżaliśmy na wakacje, na poprawę humoru mogłam pójść na zakupy, czy pojechać gdzieś, gdzie sobie marzyłam, to wewnątrz siebie wiedziałam, że wcale nie jestem szczęśliwa. Że gdy siadam sama w domu, to tak naprawdę się boję i tak naprawdę wiem, że wewnątrz mnie jest pustka i nic, co dotąd sobie kupiłam i nic, co dotąd sama zdobyłam, nie zapełnia tej pustki. O Bogu za wiele nie myślałam. Wydawało mi się, że to jest jakieś albo głupie, albo religijne, albo dla słabych ludzi. Ale wtedy, tak jak teraz do was, ktoś wygłosił mi Ewangelię. Tak jak wtedy, gdy Jezus chodził po ziemi, On głosił tak samo i tą samą prawdę. I do mnie też przyszedł człowiek i powiedział, że będę czuła tą pustkę, dopóki nie spotkam się z Jezusem. I dziwnie to dla mnie zabrzmiało. Myślę sobie, jak? Ja już tyle wiem o świecie. Przecież jestem i dobrze wykształcona i tyle już widziałam. I tyle już wzięłam z tego, co ofiaruje mi świat. Ale Jezus? Ale odpowiedziałam temu człowiekowi, że ja nie znam Jezusa i nie wiem do końca, o czym on mówi, a religia mnie w ogóle nie interesuje. I w tym momencie to, co on do mnie powiedział, że Jezus umarł za mnie na krzyżu i zmartwychwstał, że zapłacił za mnie swoim życiem, żebym mogła żyć i być szczęśliwa, żebym mogła nie czuć tej pustki, że dał mi całą swoją miłość, oddał za mnie całe swoje życie i całe moje zwycięstwo jest Jego, że zrobił to z wielkiej do mnie miłości. Dał swoje życie, żebym ja, jeżeli w to uwierzę, mogła żyć i zwyciężać. I te słowa plądrowały mój umysł i czułam, jak drga moje serce, gdy to słyszy. Że ktoś oddał za mnie życie, żebym ja mogła żyć. Że wystarczy, że uwierzę, że nie muszę na to zasłużyć. Nie muszę być lepsza. Muszę uwierzyć, że oddał za mnie życie na krzyżu. Że zmartwychwstał. Jeżeli uwierzę i do Niego zawołam z głębi mojego serca, to będę dzieckiem Bożym, a Jego zwycięstwo będzie moim udziałem. Ja się trochę nad tym zastanawiałam, jak to jest, bo nikt mi nigdy wcześniej tego nie powiedział, bo dzisiaj widzę, że dokładnie to jest napisane w Ewangeliach. Ale podjęłam decyzję i zawołałam do Jezusa. Powiedziałam, nie znam Cię, nie wiem, jaki jesteś, nie wiem, jak to jest żyć z Tobą, ale wiem, że Ciebie potrzebuję, wiem, że do Ciebie woła moje serce. Powiedziałam do Niego, pociągnij mnie do siebie. Daj mi się poznać. Jako Bóg, jako Zbawiciel, jako Ten, który z miłości do mnie oddał życie. Daj mi się tak poznać, bo ja Ciebie potrzebuję. Tak narodziłam się na nowo, jak powiada Pismo. Że ci, którzy uwierzą, rodzą się na nowo. Nie fizycznie, ale z Bożego Ducha i że Boży to jest dla nas dar, żeby nikt się nie trudził. Nie możecie zasłużyć na zbawienie ani na niebo. Nie ma takiego uczynku, który człowiek może wykonać, żeby był zbawiony. Nie ma i wyraźnie mówi o tym Biblia. Jezus mówił, że musicie się narodzić na nowo, czyli uwierzyć w to, że Jezus umarł za nas na krzyżu i zmartwychwstał. Nie ma czegoś takiego.
że zbawienie jest z uczynków, jest powiedziane, że jest z łaski, z Bożej niezasłużonej przychylności dla nas, z Bożej miłości do nas. Każdy, takie małe dziecko i każdy dorosły człowiek w taki sam sposób woła do Jezusa. W taki sam sposób. Każdy. I ten, który nosi habit, i ten, który żyje w rynsztoku, i ten, który jest przestępcą, i ten, który chodzi w białym kołnierzyku. Każdy w taki sam sposób musi zawołać do Jezusa. Uznać Go za Boga, uznać Go za swojego Zbawiciela. Uznać, że umarł za nas na krzyżu i że zmartwychwstał. Tak rodzimy się na nowo, tak realnie spotykamy się z Jezusem. I tylko ci mogą być nazywani dziećmi Bożymi. Tylko ci są zbawieni. I tylko ci będą oglądać niebo. Tak narodziłam się też ja z Bożego Ducha. Ale Bóg, Jezus jest taki sam jak kiedyś, taki sam dzisiaj. Takie same znaki są i cuda. Takie same dzieła są czynione przez tych, którzy się narodzili z Bożego Ducha. Tak jak wtedy apostołowie kładli ręce na chorych i kładł Jezus, tak teraz kładziemy my i ludzie są uzdrawiani. Jeszcze kiedyś, gdy króciutko chodziłam z Bogiem, okazało się, że mam guza w piersi. Dla wielu ludzi to jest wyrok. Ja też się wtedy jeszcze przestraszyłam, ale poszłam do ludzi, którzy mi powiedzieli, położymy na ciebie ręce i będziesz zdrowa. Mam badania na to, że miałam tego guza i na to, że go nie ma. Zostałam uzdrowiona. Tak samo z choroby tarczycy. Tu będzie więcej świadectw o tym, jak ludzie zostali uzdrowieni. Bóg jest ten sam. Jezus jest ten sam. Co kiedyś, tak i teraz. Są te same cuda i te same znaki. Być może ktoś z was jest chory. Nie wiem, może nie możesz mieć dzieci. Może masz jakąś nieuleczalną chorobę. Może masz problem z nogą, z kręgosłupem, z czymkolwiek. Z oczami. Podejdź, położymy na ciebie ręce. Weźmiesz swój cud, odejdziesz zdrowy. Możesz się teraz uśmiechać szyderczo pod nosem, ale możesz nadal chorować. A możesz się odważyć, podejść, pomodlimy się o ciebie i odejdziesz zdrowy. Co jest więcej warte? Spotkasz się realnie z Bożą mocą. Bóg, Jezus to jest Bóg mocy. Gdy chodził po ziemi, prezentował tą moc. Teraz prezentują ją ci, którzy narodzili się na nowo, w których On mieszka. On powiedział, że On nie mieszka w świątyniach, ludzką ręką wybudowanych, ale że mieszka w tych, którzy narodzili się z Bożego Ducha. Że w tych mieszka i te same znaki i cuda, a nawet większe, przez nich będzie czynił. Zastanówcie się, to wszystko jest dla was. Możecie do nas podejść. Może chcesz oddać życie Jezusowi. Może chcesz być uzdrowiony albo uwolniony. Podejdź, położymy na ciebie ręce. Stąpi na ciebie Boża moc. Nigdy już nie będziesz taki sam i nie będzie tak samo. Teraz, gdy słyszycie mój głos, to jest tak, że przybliżyło się do was Królestwo. Nigdy nie będziecie mogli powiedzieć, że nie usłyszeliście prawdy o Jezusie, bo usłyszeliście. Ale w swoim sercu musicie podjąć decyzję, czy w to wierzycie, czy wierzycie w Jezusa, który umarł za was na krzyżu i zmartwychwstał, który jest Synem Bożym, na którego imię wszystko na niebie i na ziemi zgina kolano. Czy zostawiacie to? I w ogóle nie wierzycie. O takiej sytuacji właśnie Jezus powiedział. Kładę przed wami błogosławieństwo i przekleństwo, życie i śmierć, ale wy wybieracie. Więc wybierzcie życie, żebyście żyli. Wybierzcie błogosławieństwo, żebyście zwyciężali. Ja dokonałam takiego wyboru. Odpowiedziałam sobie na pytanie, kim dla mnie jest Jezus? Kim dla mnie jest Jezus? To nie jest jakiś obrazek, ani krzyżyk na szyi. To nie jest jakieś tylko imię. To jest potężny Bóg, Pan nieba i ziemi, który swoją dłonią mierzy odległość do gwiazd. To jest ten, na którego imię wszystko na niebie i na ziemi zgina swoje kolano. Ja go uznałam jako Boga, jako Zbawiciela i jako mojego Pana. Dlatego zwyciężam. Dlatego śmierć w moim życiu jest pokonana. Dlatego mam manifestację Jego krzyża. To jest też dla was. Ale musicie mądrze wybierać.
Musicie podjąć decyzję, że wybieracie Jezusa, tak jak podjęłam ją ja.